Dzień dobry, nazywam się Wiesława Kujawska. Witam Was na kolejnych warsztatach z cyklu Energetycznie z pomysłem. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować taką formę notesika, taką przypominajkę, którą moglibyście sobie powiesić w domku na haczyku, przy lodówce, żeby, na przykład dla mamy, żeby zapisywała, co jest potrzebne do kupienia w domu, albo dla Was, żebyście wiedzieli, kiedy macie jakieś kartkówki sprawdziane, czy jakieś ważne wydarzenia w Waszym życiu. Kochani, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć parę słów o energii. Dzisiaj może o energetyce jądrowej, która jest zespołem zagadnień związanych z uzyskiwaniem na skalę przemysłową energii jądrowej, czyli takiej energii pochodzącej z rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich. Zaczynamy, kochani. Co nam będzie potrzebne? Wykorzystamy starą płytę, na pewno jakaś w domu się znajdzie. Ja tutaj dla Was przygotowałam takie piankowe karteczki. Jeżeli nie macie takich piankowych karteczek, kochani, a macie jakieś kartki z bloku technicznego, czy jakąś kolorową tekturę, to jak najbardziej też można ją wykorzystać. Mam taki stary notesik, jak i takie dwa elementy do zaczepienia kluczy. Klej oczywiście, nożyczki i jakieś elemenciki dekoracyjne. Zaczniemy od rozrysowania sobie naszej sówki. Wybierzemy sobie jakiś kolor, tu jest ciemno niebieski, to może jasno niebieską. Ja będę się cały czas posiłkować tą płytą, żeby sobie to równo rozmierzyć. Zaczynamy, kochani. Co nam będzie potrzebne? Wykorzystamy starą płytę, na pewno jakaś w domu się znajdzie. Ja tutaj dla Was przygotowałam takie piankowe karteczki. Jeżeli nie macie takich piankowych karteczek, kochani, a macie jakieś kartki z bloku technicznego, czy jakąś kolorową tekturę, to jak najbardziej też można ją wykorzystać. Mam taki stary notesik, jak i takie dwa elementy do zaczepienia kluczy. Klej oczywiście, nożyczki i jakieś elemenciki dekoracyjne. Zaczniemy od rozrysowania sobie naszej sówki. Wybierzemy sobie jakiś kolor, tu jest ciemno niebieski, to może jasno niebieską. Ja będę się cały czas posiłkować tą płytą, żeby sobie to równo rozmierzyć. Będzie nasz korpus, a teraz elemenciki na oczka, może zrobimy może jasno zielone. Skrzydełka. Przekładamy sobie te elemenciki, czy one się nam tutaj wszystkie zgadzają i równe, nic nam nie wychodzi. O, świetnie. Teraz jeszcze zrobimy oczy. Kochani, ja to, że tak powiem, robię odręcznie, ale jeżeli potrzebujecie się posiłkować jakimiś elementami, żeby sobie odrysować, to myślę, nie ma problemu. Wszystko zależy od Waszej pomysłowości, od Waszej kreatywności. Ważne, żeby się Wam to podobało, tak?
dalej. Teraz dzióbeczek. Czyli trójkącik. Jak już przygotowaliśmy sobie elementy, kochani, to możemy sobie to wszystko przykleić na naszą płytę. I kleimy. Ja myślę, że ja, kochani, wezmę gorącym klejem, żebyście szybciej zobaczyli efekt końcowy, ale jeżeli macie w domu klej magiczny, to też świetnie się Wam przyklei. Potrzebujemy troszkę czasu, żeby nam to zastygło. Troszkę tu dotnę, żeby ta sowa nasza nie była zdziwiona, że ona trzyma taki notesik. Kochani, ja mam taką wstążeczkę, myślę, że to jest może za duża. Dobrze, czyli przód tego naszego elemenciku już mamy gotowy. Teraz się skupmy na haczykach. Kochani, ja znalazłam w domu takie stare elementy od jakiegoś paska, więc wykorzystamy je. Jeżeli nie macie takich gotowych elementów, to moi drodzy, świetnie sprawdza się sznurek z sznurówki czy od jakiegoś innego. Przyklejamy z tyłu. I zrobimy mu zawieszkę. Poczekamy.
Teraz zamontujemy nasze kółeczka, które będą trzymały nasz notesik. Zobaczcie, kochani, tu pokazałam Wam, jak wykorzystać ten sznurek, jeżeli nie macie takich kółeczek, sznurek, który potem może być świetną podpórką do tego, żeby chować tam długopis, żeby się nigdzie nie podział nam. A teraz przechodzimy do... Kochani, nasz notesik jest już gotowy. Zobaczcie, możemy zamknąć, schować nasze sekrety. Powiesimy sobie na tym sznureczku, tutaj na jakimś haczyczku. Możemy wykorzystać, zobaczcie, tu jest na długopis. Jeżeli macie długopis, możecie go wsunąć tu. Także nie widzę żadnych problemów. Kochani, zbliżają się walentynki. Myślę, że będzie to świetny prezent dla mamy albo dla jakiejś osoby bliskiej Waszemu sercu. Wszystkiego dobrego i zapraszam na następne warsztaty. Dziękuję Wam bardzo.